Ciekawostki o każdym władcy Polski. Kontynuujemy serię. Tym razem król Mieszko II Lambert. I ten władca zasługuje na 5 ciekawostek. Pewnie zastanawiacie się, co znaczy przydomek Lambert? No, nic nie znaczy, bo to nie przydomek, tylko jego drugie imię. Jak na swoje czasy był bardzo dobrze wykształcony. Potrafił czytać i pisać, znał łacinę i nawet uczył się greki. No i pewnie dzięki smykałce do rządzenia został królem. Bo uwaga, nie był najstarszym synem Bolesława Chrobrego. Był drugim. Najstarszym był Bezprym. Przez wojnę z cesarstwem Jurusią Kijowską Mieszko II musiał uciekać. Uciekł do Czech. Czesi później go wykastrowali. Była to zemsta za działania jego ojca. Później Mieszkowi udało się wrócić do Polski i ponownie przejąć władzę. Tym razem jako książę. Jednak niestety szybko zmarł. A w Polsce zapanował prawdziwy chaos. To już historia. Obserwuj.